Ile trwa leczenie implantologiczne? Słyszałam, że długo. Jeżeli chodzi o czas leczenia implantologicznego, to zależy. Jeżeli chodzi o dolną szczękę, czas gojenia trwa, wgajania się implantów trwa 2 miesiące, maksymalnie 3 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o górną szczękę, trwa to od 4 do 6 miesięcy i jest to zależne od twardości, gęstości kości pacjenta. Musimy to ocenić indywidualnie u każdego pacjenta. I kolejny, drugi czynnik, który ma na to wpływ, to czy robimy regenerację, czy też jej nie robimy. Jeżeli robimy regenerację wokół implantów, to ten czas się wydłuża. Jeżeli nie ma tej regeneracji, no to oczywiście ten najkrótszy czas, o którym mówiliśmy.